dotyczącej kolejnych etapów modernizacji sieci tramwajowej. Witamy pana prezydenta Macieja Glamowskiego. Witamy dyrektor Zarządu Dróg Miejskich panią Sylwię Łazarczyk, a także witamy przedstawicieli firmy MTM oraz Strabag. Oddaję głos panu prezydentowi. Szanowni Państwo, jeszcze w tym tygodniu ruszają roboty na kolejnych etapach modernizacji sieci tramwajowej. Jak Państwo wiecie, ta cała modernizacja została podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap już ruszył na osiedlu Rządz. Od praktycznie tego tygodnia zostanie przekazany plac budowy na kolejnym etapie na ulicy Toruńskiej. Jest to najkrótszy odcinek, aczkolwiek bardzo newralgiczny, bardzo zurbanizowana infrastruktura, szczególnie infrastruktura podziemna, ale jest to ważny odcinek, ponieważ jest to nie tylko modernizacja nawierzchni, ale przede wszystkim tego to wszystkiego, co się znajduje właśnie pod ziemią, jak również całego systemu zasilania z przebudową skrzyżowania ulicy Toruńskiej i Alei 23 stycznia. Ten odcinek będzie realizowany przez firmę Strabag, firmę, która w Grudziądzu zrealizowała w terminie już kilka projektów, m.in. ostatnio ulicę Kruszelnickiego i łącznik między ulicą Lipową a ulicą Droga Graniczna. Kolejny odcinek, który też ruszy w przyszłym tygodniu, to od ulicy Laskowickiej w kierunku, cała ulica Chełmińska wraz z przebudową ulicy Chełmińskiej. Bardzo też trudny do realizacji, bo to jest newralgiczny punkt miasta, obciążony bardzo dużym natężeniem ruchu. Będzie realizowany przez firmę MTM z Gdyni, również doświadczonego wykonawcę. Prace na tym odcinku potrwają do końca 2022 roku. Jest to odcinek, którego realizacja przewidziana jest na najdłuższy okres. Tak jak mówiłem wcześniej, niestety nie da się uniknąć utrudnień dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą zarówno na ulicy Toruńskiej, jak i w ciągu ulicy Chełmińskiej. Będziemy starali się robić wszystko, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. No niemniej jednak ten zakres prac jest tak duży, że tego do końca nie da się uniknąć. Zadbamy o przedsiębiorców. Będę spotykał się z przedsiębiorcami, którzy funkcjonują w tym obszarze. Jednocześnie to, co wcześniej zapowiadałem, udzielimy ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują w obszarze objętym modernizacją sieci tramwajowej. Jeżeli chodzi jeszcze o odcinek ulicy Toruńskiej, przewidywany czas zakończenia robót to jest końcówka tego roku. To tyle tytułem prowadzenia. Poproszę panią dyrektor o takie szczegóły techniczne. Proszę bardzo. Witam państwa serdecznie. W uzupełnieniu do tego, co powiedział pan prezydent, to ulica Toruńska to będzie trudny odcinek z racji na to, że to jest ciasna zabudowa. Jak Państwo widzicie, praktycznie będzie zamknięta w całości, bez możliwości przejazdu. No i też wiemy z doświadczenia, że jest to stara substancja, więc nie wiemy czego się spodziewać pod ziemią, a właściwie wiemy, że na pewno nie będzie to zgodne z projektem, tylko na pewno będą jakieś utrudnienia. Tym bardziej cieszymy się, że jest wykonawca z doświadczeniem i miejmy nadzieję, że pójdzie to sprawnie. Pierwsza faza robót zacznie się w poniedziałek, to jest 15, i zacznie się tutaj na odcinku od Marcinkowskiego do Kwiatowej. Oczywiście jeżeli chodzi o dalszy etap, no to będzie uzależnione, jak pójdzie tutaj ta pierwsza część i dalej będziemy posuwali się z robotami. Pierwsze zamknięcie nastąpi właśnie na odcinku wspomnianym, czyli od Marcinkowskiego do Kwiatowej. Jeżeli chodzi o ulicę Chełmińską, tam również spodziewamy się utrudnień, i to ogromnych. To, co powiedział wcześniej pan prezydent, tam, o ile tutaj to mówimy o dużym jakby utrudnieniu dla przedsiębiorców, którzy tutaj są, bo jest ciasna zabudowa i tak dalej. Natomiast na ulicy Chełmińskiej to już mówimy o dużym utrudnieniu dla całego miasta, dlatego że to jest
arteria komunikacyjna bardzo znacząca dla Grudziądza, no i niestety będą etapy, gdzie będzie ona i zwężana, i całkowicie zamknięta. Na ten moment rozpoczynamy pracę od Laskowickiej do Piaskowej, na pasie w stronę ulicy Bydgoskiej. Tam również, tak jak wspominałam, będziemy pewnie napotkamy na wielkie utrudnienia z racji na to, że znowu tam są główne sieci, bardzo duża sieć od wody, jak również pozostałe sieci tam są umieszczone, więc to wszystko spodziewamy się, że mogą być tam również niezgodności z tym, co mamy na projekcie. Natomiast też mamy doświadczonego wykonawcę i liczymy na to, że te prace pójdą sprawnie. To, co wcześniej zostało powiedziane, ten etap powinien się zakończyć, a więc Toruńska do końca tego roku. Natomiast ulica Chełmińska do końca 2022 roku. Chociaż no, wierzymy w to, że może uda się ciut szybciej, bo wykonawca jest doświadczony i miejmy nadzieję. O, tutaj, jeżeli chodzi o ulicę Toruńską, no to będzie, to wiąże się również z zamknięciem, no zresztą i Chełmińska, zamknięciem tramwaju, a więc tramwaj nie będzie jeździł. Szczegóły już tutaj, jeżeli chodzi o komunikację zastępczą, to poprosimy Wydział Komunikacji, żeby przedstawił szczegóły. Natomiast jedna i druga inwestycja, przekazanie placu budowy następuje w piątek oficjalnie, protokolarnie. Natomiast rozpoczęcie prac 15, czyli w poniedziałek 15 marca na jednym i na drugim odcinku. Dziękuję. Czyli czego mieszkańcy mogą się, kierowcy, pasażerowie od poniedziałku spodziewać? Że tu na przykład nie będzie przejazdu w ogóle na tym odcinku, o którym pani dyrektor mówiła, a tam będzie ograniczenie na Chełmińskiej? Na tak, będzie zwężenie. Tak? Tak, na ulicy Chełmińskiej będzie zwężenie, na prawym pasie, czyli do ulicy Bydgoskiej, w stronę ulicy Bydgoskiej. Natomiast tutaj ten fragment będzie całkowicie zamknięty. Z organizacji jest tak zaplanowana, żeby ulica Kwiatowa była dostępna, więc ludzie, którzy będą przejeżdżać ulicą Kwiatową, będą mogli skręcać w prawo w stronę Alei 23 stycznia. Oczywiście, jak wiemy, ulica Toruńska zawsze była wyłączona z ruchu kołowego, tylko ze specjalnymi identyfikatorami można było tutaj się przemieszczać. Dla mieszkańców jest to o tyle utrudnienie, że część będzie musiała dojeżdżać tutaj od strony Kwiatowej, a część od Alei 23 stycznia. No, będzie to bardzo trudny okres i dla mieszkańców tej okolicy, jak również dla przedsiębiorców, ale musimy to wspólnie przetrwać, żeby po prostu było lepiej. Jak wizualnie będzie wyglądać ulica Toruńska? Czy jeżeli chodzi o ulicę Toruńską, taka? Będzie bardzo podobna do ulicy Sienkiewicza. To jest, powiedzmy, ten poziom. Natomiast ulica Chełmińska, no to w takich normalnych, że tak powiem, już standardach. Oczywiście wszędzie mówimy o pełnej wymianie, a więc cała infrastruktura podziemna, oświetlenie oczywiście już LED-owe. No na pewno, jeżeli chodzi o ulicę Toruńską, to no zyska, widzimy to po ulicy Sienkiewicza, że to można powiedzieć, że jest zupełnie inna ulica i mamy nadzieję, że taki efekt sam będzie. Czyli ta kostka zniknie, tak. A tam pojawi się Brukowa, czy to już szczegóły tutaj poproszę mojego... Panie Łukaszu? Kostki. Jeżeli chodzi o nawierzchnię w ciągu ulicy Toruńskiej, będzie to nawiązanie do ciągu z ulicą Sienkiewicza, żeby to zachowało jako jeden charakter, powiedzmy, tej starej części miasta, i nawierzchnia chodników będzie wykonana w podobnej tonacji, tak? Jeżeli chodzi o samą nawierzchnię. Natomiast jezdnia, no, będzie to nawierzchnia też kamienna, tylko kostka. Jeszcze mam pytanie odnośnie przystanku przy ulicy Czerwonodwornej. Tam wiadomo, że nie ma wysepki. Czy tam ten problem będzie rozwiązany, żeby nie wchodzić z ulicy, czy jak to będzie rozwiązane? To znaczy, jeżeli chodzi o przystanki na wysokości ulicy Czerwonodwornej, zarówno w stronę rządu, jak i w stronę miasta, będą tam przystanki typu podmiejskiego, czyli pieszy będzie wchodził z chodnika na wysepkę. Będzie po prostu tam wyniesienie zrobione. Przystanek typu Berlińskiego. Czyli tramwaj będzie dojeżdżać do... Nie będzie się zbliżał, jak to jest na ulicy Legionów, że torowisko podchodzi bezpośrednio pod chodnik. Będzie ten przystanek wyniesiony. Starali się tutaj te drzewa jak największej ilości pozostawić, i żeby po prostu uniknąć tej wycinki,
i po niepotrzebnego zamieszania takie, jeżeli chodzi do na początku, w pierwszym przetargu to co było, że mieliśmy wskazane te drzewa do wycinki, natomiast będziemy się starali ograniczyć to do niezbędnego minimum w rejonie przystanków, czy ewentualnie jakichś miejsc postojowych, ale postaramy się większość drzewostanu zachować. Lepiej, czy faktycznie już na początku przyszłego tygodnia będzie widać tutaj sprzęty, tak, jakieś i roboty? Przy realizacji zadań. Generalnie nawiązując do wypowiedzi pani dyrektor, to nie będzie łatwe zadanie, wbrew pozorom, bo to jest najmniejszy teoretycznie odcinek i najmniej wartościowy, nazwijmy to, jeśli chodzi o koszt, ale bezwzględnie to będzie bardzo trudny, ale my jako firma Sztemak jesteśmy na to gotowi, żeby to zrealizować i żeby temu zadaniu podołać. Jeśli chodzi o realizację robót, no to planujemy rozpoczęcie fizycznie 15 marca na odcinku już zamkniętym dla ruchu kołowego od tutaj ulicy Marcinkowskiego do Kwiatowej. Zaczynamy rozbiórkami, oczywiście umożliwimy dojście pieszych do mieszkań, do procesji, do kamienic. I wykonywaniem nowych elementów, takie, które są zaprojektowane w wyglądacji projektowej. Skoro będą na razie ograniczenia, tylko czy Państwo zaczynają jakby od drogi, tak? Nie będą na razie ruszać torowiska, tylko od części drogowej, tak? Jak te prace zaczną? Również rozpoczynamy od razu od zamknięcia torowiska. Także w nocy ma być z 14 na 15 włączona trakcja i rozbieramy, podobnie jak tutaj koledzy. Rozpoczynamy roboty rozbiórkowe na wierzchni drogowej i na wierzchni torowej. A jaki największy problem Państwo widzą już teraz, czy w ogóle widzą na tym odcinku? Bo tutaj się mówi o ciasnej zabudowie, o nie wiadomo co jest pod ziemią, bo to jest starówka, a tam no to jest jakby taka nowsza część miasta już. Znaczy głównym problemem jest to, co jest pod ziemią. Tak jak też tutaj poprzednicy mówili, najważniejsze wyjść z ziemi. Dodatkowym utrudnieniem wątpliwym jest praca w warunkach miejskich. Ale tym akurat się specjalizujemy, to jest główne nasze rodzaj przebudów, także myślę, że sobie jakoś poradzimy. Tak, dobrze, to jakie są najważniejsze informacje dla mieszkańców, jeżeli chodzi o komunikację miejską od poniedziałku? Bo tu słyszymy, że tramwaj nie będzie jeździł, tak czy już jest wszystko przygotowane? Czy mieszkańcy będą poinformowani o tym, co się będzie od poniedziałku działo i gdzie? Od poniedziałku 15. 15, tak. Od 15 marca uruchamiamy linię tramwajową, zastępczą tramwajową, która będzie kursować z dworca kolejowego do pętli w Tarpnie oraz autobus za tramwaj, który kursować będzie z placu Stycznia do Żądza. I to jest rozwiązanie na razie, jakiś tam powiedzmy na jakiś okres, bo potem to się nie mówi o tramwaj, tak, no ale bo w takich ulicach ogniska gdzieś tam etapami potem będzie w różnych miejscach zamykana, tak? To znaczy na ten etap zamykamy tutaj od Brzeźnej do Piaskowej. W związku z tym autobus będzie w kierunku Żądza kursować przez Halera. Halera, Bora Komorowskiego, Pruszyńskiego i wtedy jedzie na Chełmińską i do Żądza. Dobra, jeżeli chodzi o tramwaje, to może tylko dopowiem, że szanowni Państwo, będzie moment, że nic nie będzie jeździło, dlatego że to, co już Pan Prezydent powiedział wcześniej przy oddawaniu pierwszego odcinka do realizacji, jest moment, gdzie będziemy musieli tutaj rozjazdy wymienić na skrzyżowaniu z Aleją 23 stycznia, jak również zrobić podstację i to jest moment, gdzie nic nie będzie jeździło. Natomiast na też jakby dzisiaj nie możemy mówić, że na przykład to zamknięcie nastąpi, nie wiem, od 1 czerwca, dlatego że wykonawca musi dostać cały sprzęt, który jest niezbędny, wszystkie elementy i zarówno rozjazdy, jak i również wszystkie podzespoły do podstacji i dopiero wtedy będziemy konkretnie mówili, że zamykamy i będziemy wiedzieli, czy potrzebujemy na całkowite zamknięcie 3 miesięcy, 4 miesięcy, zakładamy, no tak deklarują wykonawcy wszyscy, że postarają się, żeby to się zamknęło w 3 miesiącach. Natomiast na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie precyzyjniej odpowiedzieć, czy powiadomić. W czasie zamknięcia, czy będziecie robić coś na Wybickiego? Tak, tak.
tak, tak, oczywiście. Czyli dookołówka będzie tam naprawiona. Tak, będzie naprawiona. Jak najbardziej chcemy wykorzystać ten czas na to, żeby również to zrobić. Dlatego nie bierzemy się, że tak powiem, w tej chwili za to, żeby już nie robić większych utrudnień niż są. Wykorzystamy ten czas na zamknięcie właśnie do naprawy tego na ulicy Wybickiego. Oficjalne przekazanie, tak? Protokolarne jest za tydzień w piątek. A, za tydzień w piątek. Poprosiliśmy Państwa dzisiaj o tą konferencję, dlatego żeby mieszkańcy już wiedzieli szybciej, żeby nie czekać do ostatniej chwili, bo uważamy, że przekazanie, na informacja dla mieszkańców dzień przed to jest trochę za późno, dlatego już tak wcześniej zrobiliśmy. Ale prace do tej inwestycji cały czas trwają. Trwają, już wykonawcy mają tutaj, już są, tylko że ich nie widać, terenie, ale szanowni tak Państwo, przygotowanie organizacji ruchu to już jest bardzo duży etap uzgodnienia, prace geodezyjne, które mogą być prowadzone, a nie wymaga to zamknięcia. Także tutaj wykonawcy już jak najbardziej pracują, natomiast oficjalnie, protokolarnie przekazujemy to 12. Natomiast prace rozpoczną się 15 na obu odcinkach i od momentu, od 15 musimy się liczyć wszyscy gruziązanie z wielkimi utrudnieniami, bo to co mówiliśmy, to jeżeli chodzi o Toruńską, to jest bardziej lokalnie, poza oczywiście wielkim utrudnieniem jakim jest to, że nie jeździ tramwaj, o tyle ulica Chełmińska to praktycznie dotknie prawie że każdego.